ostatnio w kinie z moim 10-letnim synem na najnowszym filmie o superbohaterach, Avengers, Czas Ultrona. Mój 10-latek z zapartym tchem śledzi przygody przeróżnych Spider-Manów, Iron-Manów oraz innych coś tam menów, którzy są obdarzeni niesamowitymi mocami, dzięki którym mogą ratować świat przed złem. I podczas tego filmu tak sobie myślałam, że w sumie większość z nas po trosze chce być takim superbohaterem w życiu. Patrzymy się na tego Spider-Mana, który pajęczą siecią obezwładnia 10 przestępców naraz. Patrzymy się na wielkiego zielonego Hulka, który rozwala swoim ciałem największe mury. Patrzymy na kobietę kot, która bezszelestnie zdobywa budynki w pionie i budzi się w nas pragnienie. Boże, myślimy sobie, jakby nas tylko coś ugryzło, zadrapało, zaraziło jakąś magią, ale byśmy mogli zmieniać świat na lepsze. Nic by nas nie powstrzymało przed różnym łapaniem różnych przestępców, zboczeńców i oszustów, również tym, którzy mieszkają i zamieszkują i paradują po budynkach administracji publicznej, takich jak ZUS. Ale może się teraz zdziwicie, osoby, które działają charytatywnie, nie piją kryptonitu i nie kąpią się w uranie. Skąd się wzięła moc hollywoodzkich bohaterów? Wzięła się ona z tego, że na przykład Spidermana ugryzł pająk, tego pana z wyżartą twarzą, on wpadł do jakichś radioaktywnych odpadów i potem stał się jakiś taki niezniszczalny. Hulk próbował zmutować jakieś serum i zmutował siebie zamiast. Wolverine'owi wszczepiono na siłę jakieś elementy metalowe i dzięki temu wyrosły mu takie świetne nożopazury. Czyli generalnie amerykańscy naukowcy z Hollywood pokazują nam, że bohaterski imperatyw dobroczynności wynika z narzuconych mocy i to jeszcze wbrew woli delikwenta. Pokazują nam, że aby pomagać, trzeba być albo mutantem, albo psycholem. No ale nie stąd się bierze nasza moc. Osoby, które działają charytatywnie, tak jak powiedziałam wam wcześniej, nie piją kryptonitu i nie kąpią się w uranie. Czasami tylko popijamy wódkę. I tak naprawdę przycisk dobroczynności znajduje się w nas, wewnątrz nas. Trzeba go znaleźć i włączyć samemu. I czasami być jak nudny doktor Judym, a nie Spider-Man. Teraz wam opowiem o mojej koleżance Agacie, z którą czasami popijam kryptonit wieczorami. Agata jest wspaniałą osobą, jednak po kilku lampkach kryptonitu zawsze opowiada mi tę samą historię. Mówi mi tak. Pamiętam taki listopadowy poranek, kiedy postanowiliśmy z mężem i z córką pojechać, pochodzić sobie po lesie, odpocząć od krakowskiego smogu, po prostu sobie wyjechać na chwileczkę. Spakowaliśmy się, ale pogoda była beznadziejna. Pamiętam, że się wróciłam do domu, żeby założyć rajstopy pod dżinsy. Pojechaliśmy i faktycznie, kiedy już zaczęliśmy chodzić po lesie, zaczął padać deszcz, wiał zimny, marznący wiatr. I postanowiliśmy, że jednak był to głupi pomysł i że wracamy do domu. Zaczęliśmy kierować się powoli do samochodu. I wtedy na skraju lasu zobaczyłam dziecko. Była to mała dziewczynka, może 6-letnia, która gmerała patykiem w jakiejś kałuży. I do tej pory pamiętam, w co była ubrana. Miała na sobie takie cienkie bawełniane spodenki. Wystawała jej goła noga z brudnego Adidasa. Nie miała na tej nodze skarpetki. Stałam i patrzyłam się na to dziecko i ten widok wrył mi się na zawsze już w moją pamięć. Ale oczywiście odwróciłam się, wróciłam do samochodu, wróciłam do domu. I tak strasznie żałuję, że nic wtedy nie zrobiłam. Jestem przekonana, że wszyscy na tej sali mieliśmy taki moment, prawda? I zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego ciągle czekamy na jakiś zewnętrzny impuls, tak naprawdę dusząc ten wewnętrzny? Czyżbyśmy czekali, aż nas coś ugryzie? No ja was nie ugryzę, ale następny slajd może was chociaż trochę zadrapie. Więc według raportu GUS 2013 roku odsetek ubóstwa skrajnego w Polsce wynosi 6,8%. I co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? To, że każda osoba na tej sali, każdy z nas zna przynajmniej jedną osobę, której nie stać na wykarmienie swoich dzieci. I to jest bardzo konkretna informacja i możemy coś z tym zrobić. A teraz wam powiem ciekawą historię o owieczkach.
Za górami, za lasami, ale wcale nie tak daleko i nie tak dawno, mieszkała sobie mała dziewczynka Sara. Sarę poznaliśmy przy okazji remontu jej pokoju. Sara marzyła o własnym telefonie komórkowym, więc postanowiła, że podczas lata będzie zbierała jagody i sprzedawała je na targu. Więc chodziła co rano do lasu i potem z mamą na targu sprzedawała te jagody. Jednak po pewnym czasie doszła do wniosku, że ponieważ i tak nie za bardzo ma do kogo dzwonić, woli sobie kupić owieczki. Pod koniec lata uzbierała pieniądze i faktycznie kupiła te owieczki. A zdjęcie, właśnie to zdjęcie, zamieściliśmy na naszym facebookowym profilu stowarzyszenia. I tymczasem, gdzieś w okolicach nowochódzkich drapaczy chmur, dwie dziewczynki, dla których wcześniej robiliśmy remont, obserwowały i regularnie sprawdzały, co się dzieje na facebookowym profilu naszego stowarzyszenia i zobaczyły to zdjęcie. I przeczytały, jak Sara zamieniła marzenie o telefonie komórkowym na marzenie o wełnistych przyjaciółkach. A ponieważ dziewczynki podczas swojego remontu, Nikola i Natalia, zostały obdarowane różnymi prezentami, między innymi własnym tabletem, podjęły szybką decyzję. Na drugi dzień pobiegły do lombardu, zastawiły tego tableta, z uzyskanych pieniędzy kupiły dla dziewczynki komórkę, zrobiły paczkę, laurki i za naszym pośrednictwem przekazały Sarze jej własną komórkę. Te zdjęcia również znalazły się na naszym Facebooku, a wiele osób ze łzami w oczach śledziło historię tego bezinteresownego gestu dwóch dziewczynek, Nikoli i Natalii. Jeden pan do tego stopnia wzruszył się tą historią, że sam poszedł do lombardu, wykupił tego tableta i oddał go dziewczynkom. No i teraz powiedzcie mi, że pomaganie nie zaraża. Jakoś dzieciaki nie muszą włączać żadnych przycisków, prawda? Dla nich pomaganie jest naturalne, bez względu na okoliczności, w jakich się znajdują. To jest właśnie Nikola i Natalia. Ich mama zmarła na raka rok wcześniej i mają siostrę, która cierpi na porażenie mózgowe. A teraz wam powiem historię o chłopakach z Poprawczaka. To jest Karol. Karol ma lat 16. Urodził się w biednej rodzinie, w której czasami nie było co włożyć do garnka. Matka miała 6 dzieci i z trudem obrabiała je wszystkie. Ojciec pił i kradł. I kiedy ojciec Karola poszedł do więzienia, chłopiec w pewnym momencie przestał wracać do domu. Zaczął mieszkać na ulicy, no ale wiadomo, na ulicy trzeba jakoś przeżyć. Więc Karol robił różne rzeczy. Różne rzeczy, które są doskonale ujęte w takiej fajnej polskiej książce Kodeks Karny. Od zeszłego roku Karol jest pięknym aniołem. Męskim pięknym aniołem. I razem ze swoimi kolegami z Poprawczaka uczestniczy i pomaga przy remontach pokoi takich dzieci jak Nikola, Natalia i Sara. Chłopcy z Poprawczaka z autopsji znają takie domy, ponieważ sami w takich domach dorastali. To jest dla nich powtórka z dzieciństwa. I nikt nie wkłada tyle serca w te remonty, co właśnie ci chłopcy z Poprawczaka. I pomimo wszystko, pomimo tej bezdusznej statystyki, która sugeruje, że jednak Karol skończy tak jak jego ojciec, ja w to po prostu nie wierzę. Bo on na tym podjął decyzję, że on będzie pięknym aniołem i jest z tego bardzo dumny. A to efekty pracy chłopaków z Poprawczaka. Wątpliwość i wahanie mieszkają w każdym z nas. I cały czas negują naszą chęć pomagania innym. Ale nie dajmy im dojść do głosu. Słuchajmy naszego wewnętrznego Spidermana. Tego, który w naturalny sposób sprzeciwia się złej rzeczywistości. I tego, który chce naprawiać świat pomimo wszystko. Ty też pewnie wiesz, że chcesz coś zrobić, prawda? Większość z nas chce coś zrobić, tylko po prostu nie wie, jak zacząć. My pomagamy dlatego, że wierzymy, że własny kąt do nauki, łóżko z czystą pościelą oraz miejsce do odrabiania lekcji to podstawa. Pomagamy dlatego, że wierzymy, że poprawa warunków bytowych dzieci z najuboższych rodzin zapewni nam lepszą kondycję społeczeństwa, w którym będziemy się za kilka lat starzeć. I wy też możecie coś zrobić. Możecie się rozejrzeć po własnym podwórku i zobaczyć, czy jakaś mała dziewczynka nie gmera patykiem w jakiejś kałuży, w za małych ciuchach, może głodna. I bądźcie dla niej supermenem. Dziękuję.